Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dziś przychodzę do Was znowu z vlogiem o moich ostatnich udziergach. Cześć, jestem Magda i prowadzę kanał MiodziCard, na którym pokazuję Wam różne tutoriale, jak zrobić na przykład czapkę czy sweter od początku na drutach, krok po kroku, także nawet dla osób początkujących. I przeplatam to właśnie takimi vlogami, w których opowiadam Wam, co tam u mnie się ostatnio na drutach zadziało. Także jeśli interesuje Cię taka tematyka, to koniecznie zasubskrybuj i możesz też włączyć dzwoneczek, tak żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. No dobra, to tak słowem wstępu. Aha, jeszcze na początku chciałam Wam podziękować właśnie za wszystkie łapki i subskrypcje. Widzę, że to cały czas przybywa i jest mi niezmiernie miło i daje mi to dodatkową motywację do nagrywania kolejnych filmów. Także dzięki, no i zabieram się do pracy. Więc tak jak już wspomniałam, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o moich udziergach z kończonych, będą to dwa i jeden duży projekt, a nie dwa projekty, które mam teraz na drutach, więc nie dzieje się tego jakoś dużo, ale w sumie to dobrze, tak sobie pokończę teraz, co miałam, może dokończę, też wyciągnę, cały czas mam moją torbę z niedokończonymi robótkami, ukrytą za głęboko w szafie, zakopaną, także może ją wyciągnę, chociaż nie wiem, czy chcę do tego wracać, więc na spokojnie pokażę Wam dzisiaj, co udało mi się skończyć, nad czym pracuję i co tam jeszcze może mam w planach. No dobra, więc tak jak widzicie, pierwszym moim skończonym udziergiem jest porcelan sweter. Już w poprzednim vlogu pokazywałam Wam, że nad nim pracuję i też opowiadałam Wam, jak mi się pracuje z tym wzorem. Także tam też już rozwijałam to. No ale ponieważ go skończyłam, no to teraz jeszcze tutaj chciałabym Wam powiedzieć o nim kilka słów. Więc od czego zacznę? Może od takich podstaw, czyli wzór kupiłam normalnie na stronie projektantki Lenit. Podlinkuję go w opisie. Wzór kosztuje 50 koron duńskich, czyli około 30 zł, więc jest to cena całkiem ok, jak na wzór, taka powiedziałabym typowa. Jeśli chodzi o włóczkę, zamawiałam ją sobie ze sklepu Makunki. Kolorki, które ja wybrałam, napiszę Wam w opisie, ale są to te same kolory, z których też projektantka wydziergała swój sweter. I włóczka to było tyn silk mohair i tyn pergunt. No i dobra, więc to taki aspekt techniczny. Może zacznę od właśnie włóczki, skoro już przy niej jesteśmy. Generalnie od razu następnie zaznaczę Wam, że połączenie tych włóczek podgryza. Więc jeśli wszelkie podgryzanie właśnie Wam przeszkadza, to, no to musicie zastanowić się nad innym połączeniem włóczek, jeśli chcecie wydziergać ten sweter. Natomiast tak, czuję, że mnie trochę tutaj właśnie na rękach, gdzie po prostu nie mam nic pod spodem, podgryza, ale za to jest to dość ciepłe połączenie, bo czuję już też, że mnie porządnie ten sweter tu wygrzewa. Także taka uwaga, jeśli chodzi o włóczkę. Sweter już wyprałam, blokowałam go na mokro, więc nic mi się tutaj szczególnego nie zadziało. Tutaj nic mi nie pofarbowało, także wszystko w porządku, jeśli chodzi o ten aspekt. Poza tym nie rozciągnęła mi się, także wszystkie wymiary się zachowały, więc nie miałam tutaj na szczęście żadnych niespodzianek. Nie wiem jeszcze, jak to będzie przy dłuższym użytkowaniu, bo dopiero co skończyłam ten sweter i jeszcze nie miałam czasu go tak ponosić, wiecie, tak kilka dni, żeby sprawdzić, jak mi w nim cały dzień, więc nie wiem, zobaczymy, jak to będzie przy użytkowaniu. Myślę, że dzięki połączeniu z tym moherem on nie powinien się tak, wiecie, mocno kulkować, nawet jeśli trochę się skulkuje, to nie będzie to takie widoczne, ale jeśli faktycznie coś mnie zaskoczy w użytkowaniu tej włóczki, no to opowiem Wam o tym przy następnej okazji. Na razie zamierzam testować. Więc myślę, że o włóczce to w sumie tyle. I ostatnio dużo opowiadałam właśnie
o samym wzorze i o tym, że ten sweter dziergało mi się ciężko. Wzór jest dość okrojony, nie ma tam dużo tekstu dodatkowego, nie ma takiego prowadzenia za rękę, także na pewno nie polecam go osobom początkującym i mi też on trochę problemów przysporzył. To, z czym miałam też problem, znaczy to nie był taki problem, ale w żakardzie często musiałam się wracać o rząd czy dwa, bo mieszały mi się oczka, a ponieważ chciałam, żeby wzór był zgodny z tym, co we wzorze, no to musiałam się cofnąć, trochę spróć. To już bardziej z mojej nieuwagi i z mojego braku doświadczenia w żakardzie. Też dlatego między innymi wybrałam sobie ten wzór, bo chciałam ten żakard poćwiczyć i to założenie udało mi się spełnić. Mogę teraz powiedzieć, że żakard to na razie nie jest moja ulubiona forma i styl w dzierganiu. Trochę mnie to jednak męczy, jak muszę tam pilnować tych nitek, zwłaszcza przy dzierganiu na płasko w prawo i w lewo, tak? Bo cały ten pierwszy tutaj pasek z przodu i z tyłu, mam taki sam, jest dziergany na płasko i dopiero tutaj pod pachami łączymy i lecimy dookoła, więc zwłaszcza ten moment dziergania na płasko bardzo mi się dłużył i no i ciężko mi jednak, jak robię oczka na lewo, pilnować tego żakardu. Więc to było na pewno problematyczne. To, co jeszcze było najbardziej w ogóle problematyczne w tym żakardzie, bo tak, tutaj pierwszy pasek ma bardzo prosty wzór i tak samo prosty wzór jest na dole. On jest ten sam, co na rękawie. Także te wzory się dziergało w miarę, ale tu po środku i pierwszy pasek na rękawach to są takie, możecie zobaczyć, takie liście. I jak mi się ciężko dziergało te liście, bo tam co rząd była inna kombinacja tych oczek i to nie było takie łatwe do zapamiętania, więc musiałam przerabiać te oczka i patrzeć cały czas na wzór. I było po prostu mi z tym ciężko, no ale na szczęście wytrwałam i mam mój sweter gotowy. Tu możecie właśnie zobaczyć, jak wygląda ten pasek, na który tak narzekam. No dobra, więc żakard był dość męczący i na to musicie się nastawić, jeśli będziecie dziergać ten sweter, że no tego żakardu tu jednak jest sporo. Na szczęście jest to żakard na dwóch nitkach, także jeszcze da się to ogarnąć. W zasadzie to no na czterech, tak? No bo łączymy dwie nitki, ale jakby na dwóch kolorach, więc jeszcze jest to w miarę do ogarnięcia. Nie wyobrażam sobie pracować na przykład z trzema czy więcej czterema kolorami. Pewnie w przyszłości spróbuję, ale na razie zostanę przy żakardach dwukolorowych. Chociaż już widziałam taki jeden ładny świąteczny sweter i tam karczek wymagał pracowania na trzech kolorach. Zresztą może zrzucę Wam tutaj zdjęcie tego swetra, o którym mówię, bo teraz to wypadła mi i projektantka, i nazwa tego swetra. Widziałam go we vlogu dziewczyny, pierwszy raz oglądałam te dziewczyny, to było Twins Who Knits, jakoś tak, ale na pewno Wam tutaj pokażę i właśnie pokazywała jedna z nich taki fajny sweter świąteczny, z taką tutaj miała jemiołkę, no ale to tutaj Wam wrzucę i ten sweter mnie kusi, muszę Wam powiedzieć, ale jeszcze nie wiem, waham się. Możecie mi doradzić, czy dziergać ten sweter, czy nie dziergać, ale to tak poza tematem. No dobra, więc tak mi się dziergało ten żakard. To jaką jeszcze mam konkluzję po całym wydzierganiu tego swetra? Ja oczywiście robiłam próbkę też przed dzierganiem i ona delikatnie nie zgadzała mi się na długość. I to mam w wielu wzorach, na wielu włóczkach, że często próbka zgadza mi się na szerokość, natomiast nie zgadza mi się na długość, więc po prostu, nie wiem, na długość dziergam za ścisłe te oczka i ta próbka nigdy nie jest taka w 100% idealna, zawsze na tą długość troszkę mi brakuje. No i wiadomo, przy tych 10 cm próbki to nie jest znaczące, ale jeśli cały sweter ma długość, tam nie wiem, 50-60 cm, no to już może to wychodzić. Więc
Nie pomyślałam wtedy na początku o tym, a teraz, ponieważ cały sweter dzierga się na nrutach o grubości 4 mm, myślę, że zrobiłabym też jeszcze jedną próbkę na 4,5 i zobaczyłabym, jak ona by mi wyszła i być może dziergałabym go po prostu na tych większych drutach. Dlaczego? No bo właśnie ten sweter trochę brakuje mi do wymiarów ze wzoru i też obserwuję to na żakardzie, że jest on bardzo taki ścisły na wysokości i przez to on nie może tak ładnie się uwidocznić. Gdyby dostał trochę więcej przestrzeni, to te wzory moim zdaniem wyglądałyby ładniej, a przez to właśnie, że tak miałam ścisłe te oczka na wysokość, no to trochę tutaj to się ścisnęło i może nie wygląda aż tak atrakcyjnie, jakby mogło. Znaczy, wciąż jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wszystko wygląda. O, teraz dobrze widać wszystkie możliwe paski, więc generalnie jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wszystko powychodziło. Natomiast zobaczę następnym razem, postaram się wydziergać też próbkę może właśnie o pół rozmiara drutami większymi i może to rozwiąże problem tej długości. Tylko, że wtedy zobaczymy, jak ta szerokość próbki będzie się do tego miała. Także muszę po prostu mieć to na uwadze. Dajcie znać, czy Wy też macie, z czym macie większy problem w osiągnięciu w próbkach, czy w długości, czy w szerokości. No z tą jakby mi zawsze bardziej zależało, żeby ta szerokość się zgadzała, no bo długość wiadomo zawsze można dopasować i tak też właśnie wydłużałam dół tego swetra, żeby on był jednak trochę dłuższy i wydłużyłam też trochę rękawy. Muszę Wam powiedzieć, że żeby sprawdzić właśnie, czy ten dół, czy tam już zaczynać ściągać, czy jeszcze może przerobić kilka rzędów samych oczek prawych, to zablokowałam sobie ten sweter w międzyczasie, po prostu zostawiłam moje oczka na żyłce, namoczyłam ten sweter, odcisnęłam wodę i zablokowałam go tak na płasko jeszcze przed skończeniem. Wtedy przymierzyłam i widziałam, ile jeszcze faktycznie potrzebuję tych rzędów. To jest całkiem fajna metoda, bo mimo, że robimy próbkę i ją pierzemy, to jest jednak mniejsza część materiału, a tutaj w tym swetrze ten ciężar tej włóczki i ilość oczek może trochę zadziałać i ten sweter może nam się bardziej wydłużyć. Także tak sobie sprawdziłam w międzyczasie, czy już mogę zamykać oczka, czy jeszcze nie. No, więc generalnie to jest chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na temat Porcelain Sweater. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania na jego temat, to koniecznie napiszcie je w komentarzu i postaram Wam się na te pytania odpowiedzieć. Także na razie to tyle. Kolejny sweter w tym roku skończony. Muszę policzyć w sumie, który to sweter. Na pewno będę chciała po tym roku zrobić podsumowanie wszystkich udziergów, także no, pewnie się trochę już tego nazbierało. W ogóle chcę też zrobić taki filmik, w którym pokażę Wam wszystkie swetry, które mam na ten moment w swoich zbiorach. Swetry i kardigany, myślę. Także tego możecie jeszcze spodziewać się na kanale. No dobra, no to nie przedłużając, przechodzimy do kolejnego udziergu, którym jest taka czapka. I ta czapka jest jako tutorial krok po kroku dostępna na kanale. Jest to czapka zrobiona z bardzo grubej wełny czesankowej z Love Wool od Kati. Potrzebujecie dwóch motków, to Wam od razu powiem, i drutów o grubości 12 mm. I proszę, jeden wieczór i macie taką czapkę na strogą zimę. Ona jest bardzo ciepła, bardzo gruba. I chciałam nagrać ten tutorial, ponieważ na takiej grubej włóczce dobrze widać, co tam to oczko prawe, co to oczko lewe. I ponieważ mamy właśnie kolejną zimę nadchodzącą, więc pewnie kolejne nowe osoby chcą się nauczyć dziergać na drutach, no to właśnie taki projekt jest bardzo fajny też dla osób początkujących, no bo te oczka się szybko przerabiają, rzędy nam nowe dochodzą i szybko widać efekty, więc nie zniechęcamy się do tego. Na pewno nie polecam osobom początkującym dłubania pierwszej czapki na drutach 3 mm. Jeśli już, myślę, że tak od 5 w górę, 5, 6, 7 grubości drutów, ale cieńsze na pierwszą czapkę raczej nie. A można też zaszaleć i w ogóle zrobić sobie od razu taką piękną, grubą czapkę, także
to już jest też dostępne na kanale, więc jeśli jeszcze nie widzieliście tego tutorialu, to zapraszam Was do zostawienia łapki w górę. Link zostawię oczywiście w opisie. Czy coś mogę więcej powiedzieć na temat tej czapki? Jest to bardzo prosta czapka, nabieramy oczka, przerabiamy same rzędy ściągacza 1 na 1. Na górze zmniejszamy liczbę oczek, przerabiając dwa oczka na raz i tak przez dwa rzędy. Zamykamy oczka i w sumie to tyle. Czapka na ujemne temperatury i tyle. Jeśli macie pytania jeszcze jakieś co do czapki, albo chcecie wydziergać swoją pierwszą czapkę i macie wiele pytań, no to napiszcie w komentarzu, a możecie też do mnie pisać na Instagramie MagicArt i na pewno Wam odpowiem. Także to jest kolejna rzecz, którą skończyłam. I w zasadzie z takich skończonych rzeczy na ten moment nie będę Wam pokazywała nic więcej, bo nie mam. Znaczy przy okazji gdzieś w międzyczasie zrobiłam jakąś opaskę, czapkę, ale to wszystko są takie rzeczy, które na przykład dziergam jadąc do pracy i po prostu wypełniają mi czas. I nie są też niczym nowym, fajnym, odkrywczym, bo na przykład ta opaska, którą zrobiłam, to już była na podstawie tutorialu, który mam na kanale. Chodziło mi, żeby zrobić opaskę sobie z wełny merino, w której można biegać, bo potem tą opaskę można bez problemu wrzucić do pralki. Nic się z nią nie dzieje, ona już, nie wiem, z miesiąc jest używana i nadal jest wszystko z nią w porządku. No i jakieś może ewentualnie czapki, staram się zapasy wełnianej włóczki przerabiać, takie wiecie, pojedyncze motki, co mam, przerabiać na czapki, potem gdzieś je wrzucać na Vinted, żeby po prostu tych zbiorów pojedynczych motków trochę się pozbyć, żeby zrobić miejsce na nowe projekty po prostu. No dobra, więc to ze skończonych, ale mam projekt w trakcie, który jest już na bardzo dużym poziomie zaawansowania. Jest to Ingrid Sweater od Petite Knit. Zaraz sprawdzę, jeszcze Wam powiem tak samo te techniczne aspekty, jak przy tym porcelan sweater. Ingrid Sweaterman by Petite Knit, już sprawdzam. I tak, i ten wzór też kosztował 50 duńskich koron i ja sobie wzory od Petite Knit też kupuję bezpośrednio na jej stronie. Nie jestem pewna tylko skąd zamawiałam włóczkę. Być może to też był sklep Makunki, ale chyba nie. Zaraz to sprawdzę i Wam powiem. No i nie, bo z kolei już pergent na ten sweter zamawiałam z międzydrutami. Także tutaj zmieniam w zależności od tego, kto ma taki kolor, jaki mnie interesuje. No dobra, więc już Wam pokazuję, co udało mi się zrobić. Jest tego sporo. Więc uwaga! Tu mam już prawie cały korpus zrobiony i zaczęte mam już rękawy. Na razie śmiesznie to wygląda, bo pierwszy ten pas wzorów na rękawach to jest ściągacz, więc on się tak tutaj dziwnie układa, ale oczywiście po blokowaniu to wszystko się wyrówna i będzie wyglądało zupełnie inaczej na płasko, więc więc jak widzicie, nie obijałam się i dużo spędziłam czasu na tym swetrze. No jest jeden minus, bardzo mi się podoba ten kolor, to jest właśnie taka zieleń. Natomiast mogliście kiedyś w jakichś filmach zauważyć, że po domu szwenda mi się biały kot, więc pewnie można go zobaczyć na tym swetrze już też. To niestety jest minus tych ciemniejszych kolorów, bo na tym moim to w ogóle nie widać, no ale na tym ciemniejszym potem będę musiała z rolką do ubrań siedzieć i go oczyścić w pełni z sierści. No dobra, więc przejdźmy do tego swetra. Zaczęłam robić ten sweter no jakiś czas temu, ale niedaleki czas. Byłam w międzyczasie na urlopie i tam zaczęłam dziergać sobie właśnie ten projekt. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie pracuje mi się z tym wzorem. Jest to ogólnie mój pierwszy sweter strukturalny, który ma w sobie tyle
różnych wzorów. Więc na początku byłam trochę nastawiona tak, że nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać, czy dobrze będzie mi się to dziergało, jak nie będę mogła lecieć, nie wiem, samymi oczkami prawymi, tylko jednak coś tutaj się zmienia, coś tutaj się dzieje, ale właśnie dzięki temu, że tutaj to się zmienia i coś się dzieje, to mam wrażenie, że ten sweter idzie mi o wiele szybciej, niż gdyby to był, nie wiem, sam sweter samych oczek prawych, bo mam oczywiście zawsze ze sobą wzór i tam sobie zapisuję, wypisuję na przykład, mam zrobić ten ściągacz X rzędów, więc ja sobie wypisuję każdy ten rząd i po każdym rzędzie ja sobie skreślam, że ten rząd już jest zrobiony i tak po każdym rzędzie sobie skreślam i dzięki temu, że ja tak skreślam i chcę już na przykład skończyć ten pasek, przejść do kolejnego elementu, no to zawsze ten kolejny rządek się robi jakoś tak szybciej, łatwiej, on tak sam z siebie przychodzi i tak no jakby sama siebie trochę nakręcam, żeby zrobić jeszcze jeden rząd, jeszcze kolejny, może już uda mi się przejść do kolejnej sekcji. Także robienie tego swetra bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło i myślę, że no już niedługo go skończę. I teraz tak, tutaj, bo tutaj też oczywiście zrobiłam próbkę i oczywiście znowu ten sam problem, czyli próbka nie zgadzała mi się na długość. Więc ja sobie od czasu do czasu dodaję jakiś taki dodatkowy rząd, który mi zrekompensuje tą moją za krótką próbkę. Więc na przykład tutaj gdzieś w tym wzorze dodałam, potem w tych X-ach ciężko mi było dodać, więc gdzieś potem w dole, więc co jakiś czas sobie, jak pamiętam, to dodaję taki rząd, żeby mi się to zrekompensowało. Natomiast, żeby ten sweter wyszedł na pewno odpowiedni na wysokość, dodatkowo, może nie powiedziałam tego, ale ten sweter robię dla mojego męża, także on też jest dość wysoki, więc muszę sprawdzić, czy po prostu na długość to będzie odpowiednie. Więc zrobiłam tak, że skończyłam wzór zgodnie ze wzorem na korpus i tutaj teraz powinnam zmienić druty na cieńsze i przerobić ściągacz już 1:1. Natomiast przerzuciłam to sobie na długą żyłkę i zaczęłam robić rękawy. Każdy rękaw na razie ma po jednym motku przerobionym. I teraz myślę, że jeszcze przerobię trochę tych rękawów, tak też, żebym je miała mniej więcej dotąd skończone i wtedy prawdopodobnie myślę, że też ten sweter wyprorę, zablokuję i zobaczę, czy wszystkie długości mi się zgadzają, czy już mogę zacząć robić ściągacze, a jeśli tak, to ile centymetrów tego ściągacza potrzebuję. Tak, żebym mogła być z tego swetra w pełni zadowolona, żeby można było z niego korzystać i też wolę to zrobić w tą stronę, niż później pruć już zamknięte oczka, bo jednak prucie włoskiego zamykania oczek to nie jest nic przyjemnego. I dlatego lepiej, myślę, będzie mi zrobić to w tą stronę, niż już skończyć całość, zablokować i wtedy zobaczyć, czy mi się zgadzają te wszystkie długości. Więc tak to wygląda. Generalnie bardzo Wam ten wzór polecam. Mi ze wzorami od Petit Needs dzierga się bardzo dobrze. One też nie są jakoś szczególnie rozbudowane i tam nie ma bardzo dużo tekstu, ale uważam, że właśnie w tych wzorach jest takie znalezione niezbędne minimum, ale nie takie minimum, bo wiecie, minimum to też jest w tych gazetkach od Sadness Garn. Tu mam właśnie tą gazetkę na przykład jedną obok siebie. O, taką, którą Wam już kiedyś pokazywałam. I tutaj to jest naprawdę minimum tego wzoru i wielu rzeczy zawartych nie ma. A w tych wzorach o Petit Needs jest takie niezbędne minimum, które w komfortowy sposób pozwala Wam ze wzoru korzystać. Macie tam wszystko zawarte, a też nie ma tam takich dodatkowych, dużych opisów, które może byłyby pomocne dla osób początkujących, ale jeśli już robiliście kilka swetrów, to myślę, że na spokojnie dacie sobie radę. Plus są filmiki pomocnicze, także
bez problemu można sobie wszystko sprawdzić, jeśli coś we wzorze jest niejasne. Więc nie jesteśmy pozostawieni sami sobie i musimy się domyślać, tylko tam jednak jest zawsze opcja tego filmiku i wszystko jest jakoś tak opisane, że ja z tymi wzorami nie mam problemu, tak jak miałam na przykład z tym wzorem. No ale to już myślę, że jest mocno kwestia subiektywna. No, więc będę dzierżać dalej ten sweter. Tutaj ten sweter robiłam z włóczki Pergent, czyli siostry włóczki Tyn Pergent, z której korzystałam przy tym swetrze. Natomiast tutaj nie dodajemy żadnej nitki moheru i myślę, tak przerabiając ten sweter i teraz próbując go wyczuć, nie powinien on aż tak podgryzać. No zobaczymy, co powie potem jego użytkownik, ale wydaje mi się, że nie będzie jakiegoś większego problemu z tym. Jestem ciekawa, jak właśnie ta włóczka będzie się dalej zachowywać. Napiszcie mi, czy może wy macie już jakieś większe udzierki z Pergenta albo z Tyn Pergenta i jak wam się ta włóczka sprawdza przy dłuższym użytkowaniu. No dobra, więc myślę, że chyba z tym swetrem chyba tyle. Na pewno, o właśnie tutaj te kłaki wszędzie poprzyczepiane. Na pewno jeszcze wam coś o tym swetrze opowiem, na pewno jeszcze wrócę, bo będę go dziergać dalej, także jeszcze wrócę do was z podsumowaniem. Powiem wam, czy starczyło mi włóczki. Jeszcze teraz mam 5 motków, 5,5, bo tutaj jeszcze mam pół motka na dole, więc 5,5 motka mi zostało, a zamawiałam bodajże 16 albo 17, więc już jestem na końcu weczce, no i zobaczymy, więc myślę, że na spokojnie motków mi starczy i nie zostanie, nie powinno mi zostać jakoś specjalnie dużo, bo myślę, że tak, zobaczcie, tu mam rękaw i ta długość to był jeden motek, więc jeszcze na pewno z 2 motki na każdym rękawie będą. O, zobaczcie, odkręcił mi się stoper i właśnie tutaj mi teraz chciały spaść oczka. No, więc myślę, że włóczki nie powinno mi zostać za dużo, ale zobaczymy, bo może też za bardzo zaciskałam oczka i może to też za ściśle zrobiłam i nie będzie mi się zgadzała próbka. Zobaczymy. Na razie po takich przymiarkach wstępnych widzę, że jest dobrze, dlatego będę dziergać ten sweter dalej. Dobra, więc odłożyłam ten sweter i musiałam się przejść po drugi projekt, który mam na drutach i nie będę o nim mówiła za dużo, bo kręcę osobny filmik o tym projekcie i jak mi idzie jego robienie. No, na razie mam tyle, jak widzicie, jak możecie zobaczyć. Będzie to sweter dla mnie i będzie to sweter, o którym wam już mówiłam i dla którego pyłam mój inny sweter. Będzie to ten sweter z tej gazetki. Co mogę wam na razie powiedzieć, to co? Wyprostowałam sobie włóczkę, którą sprułam z mojego białego swetra. Zrobiłam to nad parą i drugi raz jestem w tym samym etapie tego swetra, bo za pierwszym razem pomyślałam, że zrobię ten sweter tylko i wyłącznie z włóczki Drop Swish. No bo w końcu sweter robi się na drutach 9 mm, ta włóczka jest na druty 9 mm, no to może będzie to, no to uznałam, że powinno to dobrze wyglądać. Natomiast jednak ta włóczka, mimo że ona jest przeznaczona na druty 9 mm, ona zostawia bardzo dużo przestrzeni i nie podobał mi się ten efekt, więc stwierdziłam, że domówię sobie jeszcze motki Brushed Alpaca Silk od Dropsa i właśnie teraz zaczęłam pracować już na 2 nitkach i wygląda to o wiele lepiej. Zamawiałam sobie ze sklepu włóczy Kiki i z tego sklepu zawsze mam ekspresową dostawę i tutaj też następnego dnia już miałam te włóczki u siebie, także polecam wam włóczy Kiki. Tak, to jest jeden z tych sklepów, w których zamawiam najczęściej i od nich też zaczynałam moją przygodę, bo mają Dropsa, a wiadomo, że Drops był i jest bardzo atrakcyjny cenowo,
Dlatego często u nich właśnie korzystałam z tych wszystkich dropsowych promocji. No dobra, więc tak to na ten moment wygląda. Pomyślałam sobie, że ponieważ ten sweter w ogóle robię właśnie na grubych drutach, dziewiątkach, więc on powinien szybko pójść. To, co mam tutaj, to jest jakoś tak półtorej godzinki pracy, więc tak to wygląda na ten moment. I sobie pomyślałam, że pewnie część osób może ciekawić, ile trwa zrobienie takiego swetra. I ponieważ tu mamy grube druty, to nie powinno to trwać aż tak długo. A sama jestem ciekawa, ile tak godzinowo może trwać zrobienie tego swetra na grubych drutach. Dlatego przy okazji nagram filmik z całego procesu. Także to też pojawi się na kanale. No dobra, więc myślę, że na dziś to by było na tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy macie jeszcze jakieś pytania do któregoś z tych projektów, które Wam pokazywałem. Wtedy napiszcie mi komentarz, ja postaram się odpowiedzieć. Jeśli chcielibyście zobaczyć filmik na jakiś konkretny temat, no to oczywiście też dawajcie znać w komentarzu. Teraz sobie jeszcze pomyślałam, że nie powiedziałam Wam o moich planach na kolejne projekty, ale to może po prostu następnym razem, ponieważ na razie chcę się skupić na dokończeniu tych dwóch swetrów i w międzyczasie właśnie zaplanuję sobie dalsze moje projekty, bo oczywiście mam w głowie ich 1000, no i muszę im nadać jakieś priorytety, które bardziej bym chciała mieć i już nosić, a które mogą jeszcze poczekać, więc na razie póki nie wiem co i jak, jeszcze nie zamawiałam żadnej włóczki, no to jeszcze się wstrzymam i nie będę Wam nic mówić na ten temat. Więc co, dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas, proszę Was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowania i widzimy się w kolejnym filmie. Hej!